Ja was witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Zawsze będę witał w tym imieniu, gdyż dzięki łasce Jego, dzięki Jego miłosierdziu dzisiaj tu stoję przed wami. Bo moje życie naprawdę to była jedna tragedia. Kiedyś, powiem, przyszedł do mnie taki brat z Wisły, lider takiej misji i mówi mi, kiedy miałem 18 lat, mówi mi: Piotrek, wiesz co, ty byś musiał życie zmienić, bo albo zginiesz, albo twoje życie skończy się w kryminale, kiedy już miałem 18 lat. Wiecie, ja go nie słuchałem. Ja mu powiem po imieniu, tak było. Mówię: Paweł, życie należy do mnie. Ty jesteś stary, ciebie już tam trzeba cmentarz, a ja mam 18 lat i mi tu nie będzie rozkazywał, co mam robić. Nie przyjąłem Słowa Bożego. I powiem wam, wpadłem w potężne tarapaty. Przez 24 lata to nie było życie, tylko moja jedna tragedia. Odrzuciłem łaskę Bożą. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Odrzuciłem łaskę Bożą. I nad tym się trzeba głęboko zastanowić. Jeśli Bóg nam daje łaskę, trzeba ją przyjąć. Jeśli odrzucamy, kończymy tragicznie. W moim przypadku przynajmniej była to tragedia. Ale pokrótce wam powiem, nie chcę wracać do tego starego życia, ale powiem wam z przykładu parę takich rzeczy, żebyście nie myśleli, że Bóg nie ma mocy, żeby sobie nie poradzić z takim łobuzem jak ja. Dał sobie radę ze mną. 20 lat, 24 lata czekał na mnie, ale się doczekał. Ale to tak mówię z łaski. Z łaski zostałem zbawiony i za to mu dziękuję. Jako młody chłopak, jak mówię, chwyciłem się przemytu. Przemycałem kiedyś towar z Czechosłowacji. Wtedy była Czechosłowacja do Polski. Różne rzeczy tam były, u nas tego na rynku nie było. A więc tamto w Czechach było, przemycałem. Zamian za polski szpirytus, powiem, bo tam wtedy był chodliwy. I tak się obracało, to wszystko wam powiem w tym. Miałem pieniądze, miałem, wtedy nie były dolary, były bony dolarowe. Ubierałem się w peweksie i myślałem, że świat jest przede mną. I poradzę sobie. I po prostu dancingi, kobiety. I rodziły się problemy. Ale to było wszystko jako tako niezwiązane z alkoholem, bo gdzieś się tam piło na dancingu symbolicznie, lampeczkę wina do towarzystwa. I tak się zaczynało moje życie. Oczywiście dam sobie radę, pracowałem. Potem poszedłem do pracy, jeszcze pracowałem. No potem do wojska, wiecie, w wojsku, no niestety byłem trudnym żołnierzem. Miałem swój charakter. Nie szło mnie tak złamać, jak sobie myśleli. Miałem 96 dni aresztu za 2 lata służby. No to możecie wiedzieć, jak to wyglądało moje wojsko. Szedłem nam na, jak to mówią, na lewiznę, kiedy mi pasowało i jak chciałem. Nie było dla mnie reguł, wiecie. Powiem wam, no było to straszne, ale w wojsku, będąc już ostatni pół roku, urodziła się córeczka z takiego związku, z konkubinatu. I wychodząc z wojska, pamiętam, był taki porucznik i powiedział mi, tak, po nazwisku mi walił: Drobisz, takich żołnierzy jak ty, to ja w jednostce nie chcę więcej widzieć. No ja mówię, ja przyszedłem odsłużyć, a nie zasłużyć. Co wy myślicie, że ja będę ordery przynosił? Zapomnijcie o tym. Bo 2 lata trzeba było służyć, trudno. I poszedłem. Ale mówię, zmienię swoje życie. Trudno jest dziecko. No żebym nie miał czasem takiego dzieciństwa jako ja. Troszeczkę to trzeba będzie ustabilizować. I tak się zaczęło. Była żona, córeczka, przyjąłem się, pracowałem w kuźni, w ustroniu jako kowal. Dość ciężka praca, czy zmianowa, ale byłem młody, wysportowany człowiek, bo kiedyś jeszcze trenowałem dwubój polski i także mi to nie przeszkadzało, wiecie, no symbolicznie się tam wyskakiwało gdzieś na dancing w niedzielę, znaczy w sobotę, w niedzielę było na dzień taki dochodzenia do siebie, w poniedziałek trzeźwy, wypoczęty do pracy. Bardzo szybko awansowałem w kuźni na przewodniczącego związków zawodowych, wiecie, powiem wam jedno, nigdy broniłem takich ludzi, którzy po wypłatach nie przychodzili do roboty.
czyli bumelantów. I powiem wam szczerze, nigdy nie wierzyłem i nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek po wypłacie nie przyjdzie 2-3 dni do roboty. U mnie to było nie do pomyślenia. Żony przychodziły, płakały, bo wtedy zabierano 13, 14. Wam powiem, problem był potężny. Ale jakoś się to udawało, zawsze tam wybroniłem tych pracowników, była taka możliwość. Miałem dobre układy z dyrektorem naczelnym i było dobrze. Ale pojawiał się coraz bardziej u mnie ten alkohol. Bo za załatwianie spraw, wiadomo, zapraszali mnie na różne imprezy góralskie, świniobicia, tam się pojawiały kobiety, zapominałem o swoim dziecku, zapominałem już o swojej konkubinie, tam się zaczynało cudzołóstwo, tam się zaczynało rodzić grzech następny, a wiemy, że o tym dobrze, że grzech robi grzech. I po prostu było coraz gorzej, coraz więcej problemów. Ja, tak mówię, byłem bardzo agresywnym człowiekiem, jak popiłem. W ogóle z charakteru byłem agresywny, a jak popiłem, to dopiero. Zawsze mi ludzie mówili, Piotrek, ty jak jesteś trzeźwy, to jeszcze w miarę możliwości. Ale jak popijesz, to jest z ciebie kawał diabła. I taka była prawda. Taka była prawda. Wiecie? I to, co było kiedyś zakodowane za trzeźwości, to wszystko się to otwierało podczas alkoholu. No i rodziły się problemy z prawem, problemy z policją. Oczywiście nienawidziłem policji. Powiem wam, z policją to byłem na bakier. No nienawidziłem ich, bo po prostu przeszkadzali mi w mojej działalności. No taka była prawda. No ta działalność wiadomo, jak wyglądała. I to. No i tak mówię, problemy z prawem. Oczywiście przez moje pijaństwo, bo tym już będę skracał troszeczkę, przez moje pijaństwo, przez moje zaniedbywanie rodziny, córeczka moja, która miała wtedy 6 lat, wylądowała w domu dziecka, gdyż moja konkubina zaczęła sięgać po alkohol i w ciągu pół roku się uzależniła. Rodziły się problemy, bijateki, kłótnie i wylądowała w domu dziecka. Wielki problem. Chciałem, żeby ta córeczka była u mojej matki wychowywana. Niestety sąd nie wyraził zgody ze względu na moją opinię, na to wszystko. I miałem wielki problem, wielki żal do sądu. I potem kiedykolwiek przychodziłem do sądu, zaczynała się moja liposta do sądu. Zawsze byłem zadowolony, jak dosadziłem sędzinej na swojego charakteru, wiecie. I powiem, ile razy płaciłem za obrazę sądu, już nawet nie pamiętam. Miałem wyroki w zawieszeniu. No tragedia, powiem wam, tragedia. Tragedia, ale przyjeżdżałem do domu w nocy, potem już zmieniłem rodzinę, znowu założyłem związek. Powiem, w górach się ożeniłem. Znaczy nie ożeniłem wtedy jeszcze, miałem się zamiar ożenić, ale doszłem do tego, że mówię, nie jestem gołębiem pocztowym, żeby mnie ubrączkowano, bo jak se pójdę na loty, to se wrócę, kiedy będę chciał. I takie moje było podejście. I znowu następna rodzina w konkubinacie. Wiecie, w górach poznałem taką typową, jak to mówię, góralkę z rodowodem. I mówię, no to teraz ona mnie trochę przytrzymie, góralica i tego. Tylko powiem wam jedno, to tylko były moje marzenia. Bo ja byłem już tak rozpuszczony jak dziadowski bicz. Także na mnie, jeśli prokurator nie działał, policja nie działała, no to kobieta zadziała. A ja się oszukiwałem po prostu. No będzie lepiej. Ale jak to na początku? No trzeba się jakoś wykazać. A więc troszeczkę, że się unormował. Oczywiście wziąłem stronnisko w dzierżawę, prowadziłem w górach stronnisko młodzieżowe przez prawie 8 lat. Otworzyłem firmę kuligową, na kuligi jeździłem. I powiem wam, znowu jedna tragedia. Z kuligów, kiedy przyjeżdżałem do domu w nocy, różnie się przyjeżdżało. O pierwszej, o drugiej, czasem nad ranem. Różnie było. Pijany oczywiście, czasem konie przyszły same do domu, ja spałem w saniach. Jak była klątwa na placu, to znaczy się, że żyje. Jak nie było klątwy, no to dziadek wstawał, konie musiałby przyciągnąć, bo konie przyszły do domu, a ja w saniach spałem pijany. I się tym usprawiedliwiłem. No wiesz co, no taka jest prawa, no teraz ludzie na saniach, widzisz, pieniądze wszystko jest. Pieniądze wszystko jest, ale ja mówię, no leją na saniach, no trzeba się napić, no bo jak nie, to nie chcą ze mną jechać. Takie tłumaczenie, tłumaczenie alkoholika.
No i, ale mówię tej swojej, no wiesz, skończy się sezon zimowy, te 4 miesiące, będzie okej, nie? No ale w lecie się okazało, że znowu kuligi na wozach i znowu to samo. I powiem wam, pieniądze były, bo pieniądze były ze schroniska, pieniądze były z kuligów, ale wiecie, czego brakowało w domu? Miłości. I jeszcze raz powtórzę, tak zawsze powtarzam, za pieniądze nikt z was miłości nie kupi. Jeśli nie będzie w domu miłości, a przede wszystkim Bożej miłości, będzie problem w domu. Zawsze. Wierzcie mi, zawsze. Przeżyłem dużo w życiu. Przeżyłem dużo. Przeżyłem Doliny Wiślańskie, przeszedłem wszerz i wzdłuż. Już nawet kobiet szukałem na Śląsku, bo te Wiślanki się nie godziły, bo twierdziłem, że to nie są baby do życia, to się nie godzi. Szukałem po Śląsku, też się nie godziły. W końcu, kiedy Jezus zmienił moje życie, doszedłem do wniosku, że to ja się nie godziłem. Ale to musiałem do tego dojrzeć. Ale naprawdę taki był horror. Wiele razy stawałem przed sądem, tak mówię, z sędzinami. Czasem kiedyś mi powiedziała taka sędzina, dobrze mi chciała życzyć, powiem wam, tak szczerze mi mówiła. Już mi przez ty mówiła, dlaczego nie ustatkujesz się, dlaczego nie zrobisz to ze sobą, dlaczego nie założysz normalnej rodziny, żyjesz tak, człowiek, nie tutaj alimenty, tu problem, tu wyrok w zawieszeniu, sobie żyjesz jak wyrzutek społeczeństwa, sobie, dlaczego tak żyjesz, tak z miłością mi to mówiła, nie? Byś się ożenił i normalnie założył. Ja jej bardzo szybko odpowiedziałem. Powiedziałem, niech się żenią ci bogaci, my artyści mamy czas. No i co z takim pogadasz? Jeśli ktoś do ciebie dobrze podchodzi, dobrym słowem. I powiem, no tragedia. Przychodziło, kiedyś też przyjeżdżam do domu, znaczy dość często jak wyjeżdżałem na piwo, na dół jeździłem samochodem tam z góry, spod Baraniej Góry, bo 4 kilometry było do restauracji, no nie będziesz chodził pieszo. Bo jak żeś poszedł pieszo, a żebyś chciał wejść do góry, to już był trzyźwy, trzeba było iść z powrotem na dół, to nie miało sensu. A więc jeździłem samochodem. Jeździłem samochodem, no czasem przyjechałem tym samochodem do domu, czasem się udało w potoku wylądować, no to potem na drugi dzień się koniami wyciągało. Tam był zakaz wjazdu, bo to tylko droga Lasów Państwowych była i dojazd do posesji, także powiedziałem tam, policja nie ma nic do szukania, to jest mój teren i tu ja się będę rządził. I tak to wyglądało moje życie. Choć mimo, nie powiem tego, miałem zabrane prawo jazdy, bo liczyłem, że przekupię policjantów, ale miałem pecha, nie udało się przekupić i zabrali mi prawo jazdy. Ale do mnie to nie było problemu, powiem wam. Zajechałem na giełdę, kupiłem sobie drugie. Nie było problemu. Tylko wam powiem, co potem było. Jak to wszystko wyszło na górę. Ale tak jak mówię, przyjeżdżam do domu. Ja się nie pytałem tam w domu, że idę na piwo, tylko mówię tej swojej, słuchaj, jadę na piwo, nie? Ona mówi, że niech się nie odpoważę, bo jak przyjadę z dołu, to będzie dom zamknięty, nie? Ale ja mówię, ja się nie pytam ciebie o zgodę, ja cię tylko informuję, że jadę, żebyś tylko wiedziała. No to kiedy wrócisz? Ja mówię, zaraz wracam za 2 dni. No bo czasem się zdarzało, że wracałem za 2-3 dni do domu, różnie bywało. Tak to było z tym życiem, ja się nie przejmowałem tym wszystkim, bo mówię, tu macie pieniądze, tu macie to, mnie to nie interesuje. I było też kwestia była odwyku. Też mi kiedyś babcia tam o tej mojej konkubiny powiedziała, że na odwyk. No, jak mi powiedziała odwyku, no to... Bo tam było dosyć duże gospodarstwo rolne, pamiętam. Garnek taki mleka stał 50 litrów na stole. Wylałem na środek kuchni, ją sprzątać, żebyście wam głupoty w głowie nie siedziały. Ja idę pić, a jak przyjadę, to mamy w domu błysk. Bo ja tu jestem panem, macie pieniądze ze schroniska, z kuligów i macie mnie słuchać. A jak nie, to będzie inna dyscyplina. I nie było żartów, powiem wam, ze mną nie było żartów. Miałem taki zły charakter. I potem, wiecie, no i w końcu też się to musiało rozlecieć. Jeszcze w tym konkubinacie, właśnie co żyłem, urodził się syneczek. No i mówię, o teraz mam następcę, teraz już będzie dobrze. Ja mówię, no bo kiedyś się trzeba będzie zestarzeć. No ale że synka wychowię po swojemu, żeby mnie ktoś miał bronić, bo ja mówię, tam potem mi mogą ktoś zapamiętać jakieś stare rzeczy, jak wreszcie go na swoją stronę wychowię. Ale alkohol po prostu nie pozwolił mi. Nie pozwolił mi, poszedłem z tego domu.
Tam były bijatyki, powiem wam, na siekiery. Doszły teściu, ma pół głowy plastikowej, była trepanacja czaszki. Powiem wam, horror. Horror, powiem, tragedia. W moim wykonaniu to była tragedia. Ciężko się o tym mówi, ale powiem wam, takie miałem życie, i to się widzi czasem dzisiaj w telewizji. To nie tylko moje, bo widzi się w telewizji teraz te przypadki morderstw i tak dalej. Wiecie, pod wpływem narkotyków, alkoholu, to jest widać normalne. A ja po prostu byłem tak zniewolony już potem, że alkohol niestety pozbawił mnie uczuć. I odchodząc z tego domu, pamiętam, ten synek miał chyba 3 lata czy 2, płakał na schodach, żebym nie odchodził. Mnie to nie wzruszało. Tak się cieszyłem tym synkiem, że go mam. Że mam dziecko, że mam następcę, ale nie potrafiłem mu dać miłości. Byłem bardzo, twierdziłem, że jestem bardzo mądrym człowiekiem. Bardzo inteligentnym człowiekiem. Ale powiem wam, nie umiałem żyć. Do tego doprowadził mnie alkohol. Do tego nadmiar moich pieniędzy i tak dalej. To było wszystko, to było powiązane. I poszedłem z tego domu, zostawiłem to nam wszystko i poszedłem na taką malinę. Tam na tej malinie piłem 4 lata. Jeździłem bez prawa jazdów. 17 lat jeździłem bez prawa jazdów. Nie interesowałem się tym. Jak wzięli, poszedłem na giełdę, kupiłem nowe. I po tych 4 latach pamiętam tego ciągu alkoholowego, bo to był taki ciąg alkoholowy. Nie wiedziałem nawet, jak święta wyglądają. Co święta, Wigilia, no Sylwester, o Sylwestrze to wiadomo, że się nie wspomina, bo to jest normalna sprawa. Ale powiem wam, tragedia, jeszcze raz tragedia. I kiedyś poszedłem do mojej matki, tam z tej meliny, przyjechałem, żeby ich odwiedzić. Kupiłem sobie jeszcze pół litra wódki i piwo. Mówię, no tak, tam będę spał u mamy, to co tam wypiję w nocy sam. I tam dostałem coś takiego jak u mamy i zwidy alkoholowe. Powiem wam, nie życzę tego nikomu. I na takiego człowieka trzeba uważać. Naprawdę. To było gdzieś chyba w 1:30 w nocy. Widziałem różne jakieś tam ludzi chodzą. U mnie w tam pokoju, to był drewniany dom, nigdy się nie paliło. Matka tam przestrzegała tych reguł. Tu gdzieś ktoś pali. Zapach papierosów było czuć normalnie. Goniłem ze siekierami, z tym wszystkim. 1:30 w nocy to było. I moja matka usłyszała, co się tam dzieje na tym placu. Wyszła z domu i widziała mnie w takim diabelskim, można powiedzieć, ataku, takim czymś, histerii jakiejś. I wiecie, nie czekała. Ona wiedziała, że coś jest ze mną nie tak. Moja matka wiedziała, że coś jest z tym nie tak i uciekła, poleciała na pogotowie. Kiedy wiedzieli, że jestem alkoholikiem, czyli już się chyba domyślali, co to są za objawy, zadzwonili po policję. Przyjechało 7 ludzi ze względu na moją opinię środowiskową. 7 policjantów, chyba 3 czy 4, 3 z pogotowia. Pospinali, zabrali do domu, znaczy do Cieszyna, do szpitala psychiatrycznego. Tam wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. Tam nie wiedziałem, co się stało. Kiedy się opamiętałem, kraty w oknach, klamek nie ma. Myślałem, no to chyba jestem w więzieniu. Tak mi przeszło przez myśl, bo kiedyś obiecywałem dzielnicowemu, że jak mi wejdzie w drogę, miałem takiego ułaza terenowego z takimi rołami z przodu. Mówię, rozwalę cię tym ułazem. I wiecie, prawdę mówiąc, jak to był mądry policjant, to wiedział, że z takim wariatem nie ma żartów. Bo ja bym się też tego nie podpisał pod tym. Wierzcie mi, że nie. Ale lądując w tym szpitalu psychiatrycznym, kiedy mnie doprowadzono do porządku,
pani ordynator zaprosiła mnie na rozmowę i zadała mi takie proste pytanie. Piotrek, coś ty zrobił z własnym życiem? Wiecie, ja byłem na psychotropach, na zastrzykach, nie wiedziałem jeszcze, o co się rozchodzi. Jak się to stało, że się tu znajduję, albo co, wszystko, bo nie odpowiedziałem na to pytanie, bo no, ja stwierdziłem, przytrafiło się mi po prostu. Ale potem mi mówi tak, wiesz co, ja cię nie straszę. Co mówi, doprowadzić organizm do takiego stanu jak ty, sobie naprawdę trzeba być twardym człowiekiem. Inni chodzą, ratują się, po lekarzach źle, karetki wzywają, to, a ty nie. Ona sobie mówi, wiesz, zostało ci 3 dni, góra tydzień życia. Wiesz, abyś tak popił za 3 dni, sobie mówi, to by było. Byśmy przez 3 dni ci krew pobierali, szła tylko bita piana z ciebie. Ja w to nie uwierzyłem jeszcze, wiecie, do końca. Dopiero kiedy wytrzeźwiałem i zobaczyłem ten wypis ze szpitala potem, po pewnym czasie, i tak się patrzę na te wydruki, to tu wszystko. I tam było napisane w jednym miejscu 11,76 promila. 4 lata ciągu alkoholowego. 4 lata. Powiem wam, i to był koniec mojego alkoholu wtedy. Wychodząc z tego szpitala na własną prośbę, jeszcze pani ordynator mi powiedziała, pójdziesz na odwyk. No, powiem wam, do mnie słowo odwyk to była, ja się więzienia nie bałem, wierzcie mi, więzienia się nie bałem, ale jak na odwyk mi powiedziała, to do mnie to była tragedia. Ja bym przecież, to jest niemożliwe, ja mówię, jak ja mogę iść na odwyk, taki bohater wiślański i on na odwyk idzie, przecież ludzie się będą śmiać ze mnie, że nie umiem pić, w szpitalu wylądował, na odwyk teraz go wzięli. Nie, 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 ja bym musiał pół Wisły wyzabijać. Nie, to nie, to nie, nie, odwyk nie dla mnie. Nie, naprawdę nie, nie ma takiej możliwości, żeby mnie na odwyk brali. Nie, to po prostu przygoda była, tak się starzyło, ale nie odwyk. Ona mówi, no to, mówi, jak nie podpiszesz tutaj mi, to pójdzie sąd do mnie, nie? No jeszcze sąd. Ja tam był w sądzie więcej razy niż pani bułek zjadła. W tej sądzie, ja mówię, jeszcze do sądu mi to jest potrzebne, ja już tam nie chcę iść do tego sądu, nie? No ale wiecie co, prosiłem ją, mówię, wie pani co, jest taka chrześcijańska misja w Wiśle. Ja mówię, i spróbuję tam u nich szukać wsparcia. Nie, powiedziałem, jaka ta misja jest. Oczywiście to misja słynna była na Wisłę, znaczy jest. I mówię, i wiecie co, przystała na to i wypisała mnie po prostu, na własną prośbę wyszedłem, gdyż nie miałem ani ubezpieczenia, ani pracy, nie miałem żadnych dokumentów, nic, wszystko rozwalone. Zostałem bankrutem życia, nic nie miałem. Nic. Z tego mojego bohaterstwa, cwaniactwa zostałem na samym dnie. Nawet pies się mi w domu nie dał pogłaskać, powiem wam szczerze. Mieliśmy takiego psa, to był w domu, to jak ja przychodziłem, to on przede mną uciekał. Naprawdę. I powiem, i w tym szpitalu, kiedy ta pani ordynator przystała na to, mówi, no to dobra, ale sobie wiesz, że jesteś alkoholikiem. I se mówi, i wrócisz tu. A potem jeszcze poprawiła sobie, nie wrócisz tutaj już. Wiesz, gdzie wrócisz? Do Rybnika. Bo jak popijesz, to się nie umiesz zachować. Se mówi, jesteś zagrożeniem dla otoczenia i pójdziesz do zamkniętego zakładu do Rybnika. Tam cię zamkną w klatce i będziesz siedział tak małpa. Zobaczysz. Sobie na tym się, ta pani ordynator mi powiedziała, sobie tam cię zamkną w klatce, gdzie się działa jak małpa, bo ty nie umiesz żyć, Piotrek, ty nie umiesz żyć. Ty masz wszystko zniszczone przez alkohol. No, ja, no trudno, nie?
No jeszcze mi mówiła i żebym sobie uważał, nie? Ja mówię, no trudno, nie? No z tymi moimi przejściami faktycznie miał rację. Miał rację, że ja się nie nadawałem do normalnego życia w otoczeniu. Naprawdę, wierzcie mi, że nie nadawałem się. Tam było dużo więcej jeszcze przygód po drodze, ale to bym musiał tu za 2 tygodnie opowiadać. Ale wam powiem i wyszedłem z tego szpitala na tą własną prośbę. I przyszedł taki, pamiętam, do mnie do domu, do mojej matki, brat Erwin, taki świętej pamięci, wspaniały brat. On zawsze mówi, Piotrek, miłość jest najważniejsza. Ja tego nie rozumiałem. Nosił Słowo Boże, nosił, chodził z tą Biblią i przyjeżdżał 3 razy dziennie do mnie do domu. I kiedyś mówię mu, bracie Erwinie, ja mówię, znaczy nie bracie jeszcze wtedy, ale mówię mu, Erwinku mu tak mówię przez ty, ja mówię, ty słuchaj, co tak zależy na mnie, ciebie albo tego, co mówię, wiesz co, mnie na ciebie nie zależy. Mnie na ciebie nie zależy, tak. Ale co mówię, zależy, wiesz komu? Jezusowi Chrystusowi. Ja mówię, to Jezusowi Chrystusowi, no dobra, no rozumiem, nie? Znowu Boga, znowu chodziłem do kościoła, wszystkie procedury kościelne zawarte, a więc kościół miał jak załatwiony, wszystko było z głowy. To co tu jeszcze, o co się tu jeszcze biega w tym w ogóle, w całej tej przedstawieniu, nie? Bo ja nie byłem taki głupi, my tam, ja zawsze mówimy, tam głupi ksiądz zniechcił, nie? Ale on mówi, są takie dni trzeźwości, ja byś tam poszedł na nich, posłuchał takich świadectw. Tak, ja mówię, nie. No i poszedłem, nie. Mówię, no w sumie nic nie tracę, bo to, co miałem do stracenia, to straciłem. 2 rodziny rozwalone. Teraz tak, prokurator, sąd, policja, komornik, naokoło jestem obtoczony. Nie ma wyjścia. Na trzeźwo, tak zawsze mówiłem, świat na trzeźwo w moim przypadku był nie do przyjęcia. Nie było takiej opcji. Ciężar tego grzechu, który był na mnie, tych długów, tych alimentów, tego wszystkiego, tych przejść, tego nie szło unieść na trzeźwo. Trzeba było po prostu to zalać alkoholem, bo nie szło. Ale on mówi, wszystko, Jezus ci to wyprostuje, nie? I wiecie, gdyby to nie był ten brat, którego znałem, kiedyś, jak idąc do szkoły, pamiętam, spał na ławce na przystanku pijany, i potem dowiaduje się od niego, że on 36 lat nie pije. Że Jezus zmienił jego życie i on 30 lat nie pije. 36 lat nie pije. I ja mówię, no faktycznie nie pije, bo wiem, że nie pije, nie, bo to był akurat mój sąsiad. Taki dalszy, ja z jego synem chodziłem do szkoły. Mówię, ale takiej mocy to u niego. Ja mówię, może u niego, bo był mięczak taki, to może go tam uzdrowił, ale mnie nie. Ja mówię, ja jestem za twardy na to, żeby mi przełamać. To coś tutaj nie pasuje. Ale no, mówię, pójdę do tej strażnicy, do świętego spokoju, kiedy się tak troszczy o mnie, to tam zajdę. I poszedłem do tej strażnicy i były takie świadectwa, jak ja mówię, nie? Że tam rodziny się łączą, wróciły, patrzę się, dzieci są ładne, pięknie, ludzie uśmiechnięci, nie? I tak siedzę na tym krześle i myślę, ciekawe, wiele mu tam zapłacili za tą mowę. Ja mówię, bo za darmo na mój temat tą tam godą nie będzie, nie? Bo wszystko się tam nie dotyczyło. I ja mówię, aha, przyszedł taki Pieter z Wisły, już to tam ukartowali, ustawili i teraz będą pod niego grać, nie? Tak jak sobie myślą, nie? No bo wszystko się zgadzało, to co umówił, to zgadzało się z moim życiorysem prawie, nie? Oprócz tych chuligańskich wybryków i tak dalej, nie? No i mówi, że 10 lat już jest wolny, że nie pije, że tego, nie? Tak siedzę, myślę, no. I że rodzinę moją, mówię, jakby 10 roku nie pił, to czy ja tu nie będę dyskutował z tobą, bo ja sobie też poradzeni. Za 10 lat, jak nie będę pił, nie będę miał takiego charakteru, to będę normalne życie prowadził. Ale nie w moim przypadku. W moim przypadku się to nie dało. Wierzcie mi. Ja próbowałem na własną siłę nie pić 2-3 miesiące, pół roku, zdarzało się. Ale to, co było nadrobione, potem zniszczyłem w ciągu 2-3 dni. Inny miał to życie, moje nie miało najmniejszego sensu. I w tej strażnicy było nawołanie do modlitwy. Ja nie chciałem wyjść do tej modlitwy z początku, wiecie? Nie chciałem wyjść, bo tu z tyłu mi coś krążyło. Wiesz, czy tam masz jeszcze takie stare rzeczy do załatwienia?
Temu by tam trzeba było trochę przyłożyć, bo wiesz, on cię tam naubliżał. To była diabelska myśl. On mi tam podpowiadał. Za miesiąc będą następne dni, to wyjdziesz. Ale teraz se pozałatwię jeszcze te stare długi. Pospłacaj tam, co masz, nie? No, znając swój charakter, wiadomo, o jakie długi chodziło. Nie o pieniężne, tylko o ręczne, nie? No i tak tylko mi ten diabeł, nie wychodź jeszcze, nie? Ale przyszedł taki leśniczy, pamiętam, nawrócony. Ja tam u niego kiedyś zrywałem w lesie drzewo, zawsze go oszukiwałem. A jak przyszedł, czemu Pieter nie zrywasz? Ja mówię, leśniczy, koń mi podkowy oderwał, nie okuty. Ja nie byłem okuty, wiecznie się ślizgałem, bo to tragedia była. No ale zawsze go kłamywałem, tego leśniczego, nigdy tego, to tamtego. No i on przyszedł i sam mówi, Piotrek, może byś się pomodlił. Ja myślę, no, a co mogę stracić? Stracić? Już nic nie stracę. Jedynie mogę zyskać, tak ci mówili, jest to prawda, no to może być tak, ale ja mówię, ja nie wierzę w to. Ja wam powiem, do końca nie wierzyłem. Ja byłem taki niewierny Tomasz, że może tam ten mięczak, bo klęknił, bo tego on może się mu udało, ale ze mną jest ciężki przypadek, to się nie uda. Mówię, no się nie uda. Ale poszliśmy do tej modlitwy, wyszliśmy na środek i mówi, mu się pomodlił o mnie i potem mówi, Piotrek, pomódź się tak, z własnymi słowami, nic, nie filozofuj se, mówi. Jak umiesz, tak umiesz, poproś Boga, On zmieni twoje życie. A byłem już tak zmęczony, powiem wam, tym wszystkim, tak zmęczony, tak dobity, że po prostu naprawdę się mi żyć nie chciało. Ja się chciałem po prostu, to co tam wylądowałem w tym szpitalu, się chciałem zabić na śmierć. Powiem wam, na śmierć, chciałem skończyć ze sobą, bo to jedyny był mój honor dla mnie, żeby się zapić do Gorola. Bo by przynajmniej koledzy mówili, o ten to pił dopiero, bo się zapił. No, taka prawda była. I powiem wam, ale już byłem zmęczony życiem. Już naprawdę nie szło, nie mogłem już. Już nie dawałem rady nic. I powiedziałem parę słów, prostych słów. Boże, jeśli istniejesz, to zmień moje życie albo odbierz mnie z tego świata. I powiem, te słowa wystarczyły w moim przypadku. Dzisiaj jest 19 lat, jak jestem wolnym człowiekiem. Dzisiaj tu stoję przed wami jako sługa Boży. I powiem, mam wspaniałe życie. A jak się to jeszcze objawiło, wam powiem w domu, może tak troszeczkę śmiesznie zabrzmi, ale Jezus mi na drugi dzień potwierdził, że jestem już innym człowiekiem. Poszedłem z tej strażnicy z Wisły, bo to było Wiśle. Tam nie wiem, może mam kilometr, półtorej kilometra do domu, ale szedłem na skróty w każdym razie. Nie czekałem już, żeby mnie brat Erwin przywiózł samochodem do domu wielkiego hrabiego. Już mnie czekał, tylko szedłem już sam. Był sam, tam przez pola, przez te łąki. Tak, kiedyś, że tam przez policję uciekał na motorach i tak dalej, i tak dalej. Przeszedłem do domu, przyszłem, poszedłem i nic. W domu, że nic nie powiedział, siadłem, posiedziałem w niedzielę. Znaczy w sobotę to było, pamiętam. I w niedzielę rano już pierwszy wstałem, zrobiłem, tam mieliśmy w starym domu taką właśnie kuchnię, jako w gospodarczym budynku. I zrobiłem tam ogień i tak siedzę przy tym piecu i myślę, co się to wydarzyło. Jakieś takie inne myślenie mam już. Coś tu jest nie tak, nie? I przyszedł kot. Kot, zwykły kot domowy, nie? To był kot od mojej mamy. To był kot od mojej mamy i jak tam przebywałem w domu, to ten kot zawsze tam przychodził, się łasił koło mnie, on mi przeszkadzał. Bo ja myślałem, komu tu jakiś wałek nakręcić albo tego, a on mi przeszkadzał, żeby go głaskać. No to ja mu tam kopa albo boksa, to tam fruwał po ścianach, po tej was kuchni. No taka była prawda, niestety. No i tylko oczywiście jak matki nie było, nie? Bo tak to spróbował przy matce, to by się to bardzo nie opłacało. I ten kot tam różne baty dostawał ode mnie. I wtedy też w niedzielę rano przyszedł i znowu do mnie, nie? No i to go pogłaskałem. On tam zamiałczał. Mówię, o kotku, jesteś głodny. To wziąłem mleka, a to pamiętam, to było na jesień, chyba listopad. To, że mu to zagrzał na piecu, to mleko dałem się mu napić, żeby się nie przeziębił. I wtedy poznałem sam po siebie, jakże to zrobił, dopiero jakże to zrobił, to żem to zauważył,
że faktycznie moje życie jest zmienione. Że ja jestem inny. Przecież ja tego kota już toleruję normalnie jako domownika. Jestem całkiem innym człowiekiem. I mówię, chwała Boże, ty chyba zmieniłeś moje życie. Już nie czekałem, aż pani, moja mama przyjdzie i hrabiowi zrobi śniadanie, bo ja byłem tak nauczony. Ja siedziałem, dopóki mama nie dała herbatki synowi ukochanemu i jakieś tam śniadanko. Już nie czekałem, aż mama przyjdzie, tylko prosto z powrotem przez te pola już przed do tej strażnicy sam. Sam. I od tego czasu, powiem wam, cały proces przez tych 19 lat, oczywiście przemiany, chodzenia, jeżdżenia po społecznościach, na odwyki, świadczenia, dlatego tu jestem. Jestem tu dlatego, powiem wam, muszę w domu siedzieć, ma wspaniałą żonę dzisiaj, dzieci, niedziela, pogoda ładna, mógłby wziąć samochód terenowy, pojechać sobie w góry, pooglądać. Nie, przyjechałem tutaj wam powiedzieć, co Jezus uczynił w moim życiu. Gdyż dlatego, że jestem mu dłużny tu. Bo w Słowie Bożym jest napisane, idź i powiedz, co żem ci uczynił. A więc przyjechałem tu dzisiaj, żeby wam powiedzieć, że jest dla każdego z nas tutaj jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Naprawdę. Można być wspaniały. Bóg mi tak pobłogosławił, że kiedy córeczki nie widziałem, tej swojej, która była w domu dziecka 16 lat, zadzwoniła do mojej matki, potem już modliłem się, powiedziałem, klęczałem, powiem wam, przed łóżkiem, chyba przez 4 miesiące. Płakałem jak moje dziecko. Płakałem. Mówię, Boże, gdzie jest ta moja córka? Powiem, ciężko mi było, wam powiem, ciężko. Ale mówię, czy poszła do świata, czy ją świat zabrał, czy co? I powiem wam, za 4 miesiące zadzwoniła do domu i mówi, żeby się chciała ze mną spotkać. I powiem wam, spotkałem się z córką, przeprosiłem ją, przepraszam za łzy, ale tak to było w moim życiu. Jedna gehenna i gdyby nie Jezus Chrystus, to powiem wam, nie stałbym tu dzisiaj przy was. Ciężkie życie miałem, ale dzięki Jezusowi dzisiaj mogę jeździć i świadczyć, że jest naprawdę wspaniały i zawsze jak jest napisane, skosztuj, jaki jestem dobry. Ja skosztowałem i wierzcie mi, nie narzekam, dzisiaj tak mówię, mam wspaniałą żonę, mam 2 dzieci, bliźniaków, chłopczyka i dziewczynkę, Jasia i Anię, których bardzo kocham. Dzisiaj wiem, jak wygląda prawdziwy mąż, dzisiaj wiem, jak wygląda prawdziwy ojciec. Bóg mi to wszystko objawił, pokazał mi. Dzisiaj dzięki temu moje dzieci nie widzą taty pijanego, wam powiem, mam czas dla dzieci. Poświęcam, kocham bardzo ich, ale to miłość, powiem wam, dał mi Jezus Chrystus. Naprawdę miłość. Kiedyś nienawidziłem ludzi, kochałem alkohol. Dzisiaj nienawidzę alkoholu, kocham ludzi. Dzisiaj przyjeżdżam tutaj, wam powiem, żeby wam powiedzieć, że dla każdego z was jest wolność w Jezusie Chrystusie. Będę to powtarzał, dopóki mnie Bóg zachowa tu w tym życiu, bo naprawdę tych 19 lat, które teraz mam z Jezusem Chrystusem przeżytym, to jest wspaniały czas. Przez 15 lat spłacałem długi. Powiem, o, dziękuję ci. Tam gdzieś chusteczki mam, ale tak się bohater, widzicie, rozkleił. Ale niestety taka jest prawda. Jezus zmienia tak życie, tak zmienia Jezus serce, że no ciężko się pokutuje się za te grzechy, wiecie, tam jeszcze temu nie chcę wracać do tego starego życia, bo jest to bardzo ciężkie do mnie, jest to do przejścia, bo nie mogę sobie tego czasem wyobrazić, dlaczego taki byłem. No, ale wam powiem, gdybym był wtedy, usłuchnął tego brata, kiedy miałem 18 lat, kiedy mi zwiastował Słowo Boże, to bych tych problemów, które miałem, byłbym uniknął. Ale nie słuchałem. Odrzuciłem łaskę Bożą. A więc proszę was bardzo, jeśli słyszycie głos Boży, nie odrzucajcie łaski Bożej. Nie odrzucajcie jej. Bo zyskacie wiele. Zyskacie wiele. Stracić nic nie stracicie, ale zyskacie wiele na tym, naprawdę. Ja zyskałem, tak dzisiaj mówię. Kiedy poznałem swoją żonę, ja chodziłem do niej do domu, tam robiłem usługi, bo to były 2 dziewczyny. Ojciec im zmarł.
I z taką miłością chodziłem tam im pomagać po prostu, żeby tam drzewo ścinałem, usługi robiłem, bo pracuję w lesie jako drwal. I moja żona, potem to wszystko wyszło. Ona mnie 3 lata patrzyła na ręce. To jest moja sąsiadka. Ona 500 metrów ode mnie mieszkała, takiej w linii prostej. I ona się patrzyła na mnie, jak ja się tam wychowuję. Ja nawet nie wiedziałem, że ona się patrzy na mnie. Nawet wam powiem, nie zamierzałem do niej startować, bo po prostu, powiem wam szczerze, nie byłem godny takiej żony. Nie zasłużyłem sobie na taką żonę, powiem wam szczerze. Z moją przeszłością nie byłem godny takiej żony, takiej dziewczyny, którą dzisiaj mam za żonę. I nawet nie startowałem do niej. Mimo byłem taki wielki bohater, nie startowałem. Zawsze byliśmy na stopie przyjacielskiej, koleżeńskiej. Danusia zadzwoniła, proszę bardzo, przyszedłem, zrobiłem, pociąłem drzewo, ściąłem drzewo, odchodziłem, skasowałem, dziękuję, do widzenia. I tak to wyglądało. Bo mówię, ja nie zasłużyłem. I kiedy byłem już 5 lat trzeźwy, tak już w miarę możliwości stałem na gruncie, klękłem w domu i mówię, Boże, jeśli się nadaje na męża, to znajdź mi żonę, bo ja już szukał, sam nie będę, bo co znalazłem, wszystko zepsułem. I znalazł mi, bo ją sąsiadkę. Moją sąsiadkę, wiecie, to mówię, to jest nie do pomyślenia, mówię, to jest nie do uwierzenia na normalny rozum. No, bo kiedyś, bo potem jak szliśmy do ślubu, zawarłem normalny związek małżeński, legalny, nie konkubinat, nie żaden gołąb pocztowy, tylko legalny związek. I powiem wam, przed ślubem, kiedy już mieliśmy jechać do kościoła, ona sobie mówi, Piotrek, muszę ci coś powiedzieć. I ja mówię, no najgorzej, jak się jeszcze rozmyśliła. No ale, wiecie, co mówi, wiesz, kiedyś jak cię widziałam na Wiśle, przechodziłam na drugą stronę ulicy, bo się bałam ciebie spotkać. Dzisiaj będę twoją żoną. Wspaniały jest ten Jezus Chrystus, wam powiem. I potem się urodziły ładne bliźniaczki. I to, co kiedyś mi zjadła szarańcza, jak tu brat Stasiu wczoraj czytał, że zjadła szarańcza, to wynagrodzi, to wam powiem, że Bóg mi to wynagrodził. Wieszcie, dał mi, tak mówię, wspaniały dom. Powiem, wszyscy narzekali na teściowe zawsze, że teściowa, bo teściowa, tak jest przyjęte. Ja powiem wam, ja miałem wspaniałą teściową. Mam wspaniałą żonę. Teścia nie pamiętam, bo umarł. Ale mam wspaniały dom, mam wspaniałą szwagierkę, mam wspaniałe dzieci. I Jezus wiedział, gdzie mnie ma postawić. On mi nie dał kobiety ze świata, żeby mnie gdzieś pociągła. On mi dał nawróconą kobietę. Nawróconą kobietę. I powiem wam, kiedyś nad tym myślałem w domu. Ja szukałem materiału na żonę. Miałem go 500 metrów i nie znalazłem. Jak to jest możliwe? Myślałem nad tym. To ja wam powiem, jak to jest możliwe. Jezus nie dopuścił do tego, żebym ją poznał jako żonę, żebym do niej doszedł, bo bym zniszczył jej dom, cały dom i jej życie. Wtedy, wierzcie mi, żebym zniszczył. Ona już była jako dziecko Boże, jako osoba wierząca pod osłoną Bożą. I ja nie miałem do niej dostępu. Ja nie miałem do niej dostępu. Kiedy Jezus zmienił moje życie, wtedy otworzył bramy do tego. I dał mi żonę wierzącą, która jest bardzo miła, sympatyczna, nawet czasem za miła, bo ludzie też to wykorzystują, powiem wam. Ludzie to wykorzystują, ona potem goni tu, wszędzie chce komuś pomóc, wszędzie chce doradzić, wszędzie chce być. Ja mówię, czasem odpocznij, przyjdzie z pracy z nocki, weź się połóż, ja biorę dzieci, zabieram do samochodu, mówię, jedziemy gdzieś na spacer w góry, choć tych gór mu na około dosyć, bo każdy dzień pracuję w lesie, ale powiem wam, to daje Jezus Chrystus. Naprawdę to daje Jezus Chrystus. Zmiana i to życie, które ja otrzymałem, powiem wam, będę dziękował do końca życia. Będę dziękował za to, co otrzymałem od Jezusa. Nigdy się nie spodziewałem. Nigdy się nie spodziewałem, że coś takiego mnie spotka. Jedna szczera, krótka modlitwa. Boże, jeśli istniejesz, to zmień moje życie
albo odbierz mnie z tego świata, bo ja już tak żyć nie mogę. Ja już byłem, powiem, tylko że to było już, można powiedzieć, rozpacz. Moja rozpacz, to już było koniec. I dzisiaj tu stoję przed wami i mówię, tak temu jest. I ci, którzy tutaj są, ci, którzy jeszcze czują coś, że gdzieś tam jest nieuregulowane do końca z tym, z Jezusem, to wyjdź, modlij się, proś, błagaj, Bóg cię wysłucha, Bóg cię zmieni, Bóg ci da wspaniałą rodzinę, naprawi małżeństwo, no które się da, bo moich konkubinatów tamtych się nie dało naprawić. Zresztą nie liczmy, panowie, powiem tak szczerze, i bracia, znaczy bracia to wiedzą o co, ale panowie, że jeśli oszukujesz, tak jak mówię o swoim przypadku, jeśli oszukujesz żonę przez 10 lat i że za jeden dzień powiesz, że byłeś na takiej społeczności i twoje życie się zmieniło i już będziesz wszystko okej, to ta żona ci nie uwierzy. Wierz mi. To się tak nie da. Zawsze tam z tyłu głowy będzie jakiś uszczerbek. Wierzcie mi, że będzie. Że będzie. Ona zawsze będzie ostrożna. Bo jak się ranił przez tyle lat, to ona ci to wybaczy. Ona będzie chciała zapomnieć, ale będzie wciąż żyła w takim strachu, dopóki nie zobaczy przez pewien okres czasu. To się w dwóch dniach, z trzech nie stanie. Będzie okres, pewien okres, wszystko potrzebuje czasu i powiem wam, że się to wszystko wyprostuje, ale na, tak, bo są takie przypadki. Przychodzi do żon, do domu i mówi, a bo ja już się nawróciłem, ja już nie będę pił, ty mnie musisz szanować, ty mnie musisz to, ty mnie musisz, bo ja... Nie. Tak Bóg, w tym kierunku Bóg nie działa. Wierzcie mi. Musi być pokora, musi być przeprosiny. Ja się też pokłócę ze swoją Danusią. Przecież się nie pokłócę. Ale potem czasem muszę się przeprosić. Idę, przytulę, przepraszam cię. Danusiu, to było nie na miejscu. Do tego to... Nawet te moje dzieci dzisiaj są wychowane, wychowywane, nie? No to mówi Jasiu, mówi tato. Tato, aha, 5 złotych kary, nie, tak, 5 złotych kary muszę mu dać do puszki, nie, tego, bo tam coś jest nie tak. No nie jestem też idealnym, wam mówię, człowiekiem, bo nie będę się tu wychwalał, jaki jestem idealny, też mi trzeba jeszcze dużo, ale to od tego jest Jezus Chrystus, żeby prostował moje ścieżki, ja się będę modlił o to, tak mówię, a Jezus Chrystus ma prostować nasze ścieżki, on nam da, musi dać moc, bo my sami nie damy rady, jesteśmy bezradni, naprawdę. Jeśli ktoś twierdzi, że jak już się życie zmieniło i dalej pójdzie sam, to jest w wielkim błędzie. W wielkim błędzie. Popłynie. Ja wam powiem, przez tych 19 lat poznałem wiele ludzi. Wiele tu, nas, tu może nie tej sali, ale na innych salach klaskali, dźwigali, aleluja, chwała Bogu. Dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj nie ma. Poszli do świata, poszli za pieniądzem, poszli tu. Ja nie mówię, że pieniądz jest zły, ale trzeba wiele mądrości Bożej. Ja wam mówię, jak się kładę spać, czy do domu, czy klękam czasem, czy kładę się, czy tam czasem we warsztacie na dole siednę, zostawiam piłę na stole i mówię, Boże, daj mi mądrości Twojej. Nie mojej mądrości, Bożej mądrości. Ja chcę Bożej mądrości, nie ludzkiej. Ja ludzką mądrość miałem. Miałem bardzo ludzką, bardzo dużo ludzkiej mądrości. I gdzie skończyłem? W szpitalu psychiatrycznym. I dzisiaj proszę Boga, żeby dał mi do mądrość Bożą. Wtedy, jeśli masz mądrość Bożą, możesz podejmować decyzję. Ja myślę, że to na tyle. Amen.